Dzień dobry. Jak zapewne ostatnio zauważyliście, bardzo często zmieniam miejsce nagrywania i wielu z Was domaga się już jakiejś stabilizacji, a przede wszystkim zauważa, że w tym, co pokazuję na ekranie, brakuje jednej ważnej rzeczy. I dzisiaj czas przywrócić balans, niech wszystko wróci do normy. I myślę, że w tej sytuacji możemy już zaczynać nowy odcinek, jak zwykle od pierwszego pytania, które brzmi: czy jest możliwe zaspokajanie potrzeb żywieniowych człowieka od narodzin do śmierci wyłącznie dożylnie? Generalnie zadanie układu pokarmowego polega na tym, aby rozłożyć to, co zjadamy, do jak najprostszej postaci, a następnie przetransportować to coś do krwi, żeby to coś mogło zaopatrywać w niezbędne składniki komórki naszego ciała, a w ten sposób umożliwić im życie. I teoretycznie rzeczywiście można sporządzić taką mieszaninę białek, cukrów, różnego rodzaju tłuszczów, witamin, elektrolitów itd., itd., którą można wprowadzać dożylnie i w ten sposób niejako ominąć ten etap, którym jest układ pokarmowy. Co więcej, takie rzeczy się robi, nie dotarłem do żadnych polskich statystyk niestety, ale obecnie w Stanach Zjednoczonych w ten sposób odżywia się około 40 tysięcy ludzi, głównie na skutek tego, że ich układ pokarmowy działa niepoprawnie albo w ogóle nie działa. Czy teoretycznie od narodzin do śmierci można to zrobić? Jeżeli byśmy byli ultra dokładni, ultra skrupulatni, to prawdopodobnie tak, ale rzeczywistość jest dużo mniej różowa, a to dlatego, że w przypadku od 5 do 10 osób, które w ten sposób się odżywiają, dochodzi do różnego rodzaju powikłań, czasem tak ciężkich jak na przykład zapadnięcie płuca. Ponadto, według różnych statystyk, od 20 do 50% osób, które mają wprowadzone właśnie takie sondy, którymi dożylnie są karmione, a w zasadzie dożylnie wprowadza się substancje pokarmowe, doświadcza różnego rodzaju zakażeń, w tym również sepsy. Więc bardzo niebezpieczne byłoby trzymanie czegoś takiego w żyle, jeżeli można tak się wyrazić, przez całe życie i prawdopodobnie prędzej czy później nabawilibyśmy się w ten sposób jakiejś infekcji, która przyniosłaby nam na przykład śmierć. Do tego dochodzi jeszcze inna kwestia. Otóż bardzo dużo składników, które są wchłaniane z pożywienia, występują w naszej krwi, w naszym organizmie na bardzo niewielkim poziomie i łatwo, komponując taką mieszankę proteinowo-witaminową zewnętrznie, łatwo przesadzić, dając ich albo za mało, albo za dużo i w ten sposób zaburzając funkcjonowanie rozwiniętego już organizmu, a dostrojenie tych ilości do potrzeb organizmu, który się rozwija, więc organizmu dziecka, organizmu osoby, która przechodzi przez dojrzewanie, jest praktycznie niemożliwe. Czyli koniec końców, teoretycznie można, praktycznie jest to niemal na pewno niewykonalne. Czemu podczas ziewania lecą łzy? No i bardzo dobrze, że to pytanie brzmi w ten sposób, a nie na przykład dlaczego ziewamy, bo na to odpowiedzieć jednoznacznie się nie da. Co prawda robimy to wszyscy, co prawda jest to nawet zaraźliwe i można powiedzieć w pewnym sensie, że jest to zachowanie społeczne, ale naukowcy nie są zgodni, dlaczego ziewamy. Jedni mówią, że to po to, aby przygotować nasz organizm na dalszą aktywność w momencie, gdy jest zmęczony, bo dostarczamy w ten sposób więcej tlenu do organizmu. Inni powiedzą, że to jest na przykład oznaka podniecenia, bo w przypadku niektórych zwierząt można takie wnioski wysunąć. Okazuje się, że część naukowców przekłada takie wnioski na ludzi, ale nie o to chodzi. Ale pytanie dotyczyło tego, dlaczego lecą na muzykę, kiedy ziewamy. No i na szczęście tutaj jesteśmy praktycznie pewni, że chodzi po prostu o to, iż w czasie, gdy to robimy, nasza twarz wykrzywia się w takim grymasie, że napinają się takie mięśnie, iż uciskane są gruczoły produkujące łzy i te łzy zalewają nasze oczy, czemu dodatkowo sprzyja to, że są one wtedy albo zamknięte, albo bardzo wąsko otwarte, przez co łatwiej jest je zalać łzami. I przemawia za tym choćby fakt, że łzy, które towarzyszą ziewaniu, to są takie nasze codzienne łzy, które mają po prostu nawilżyć nasze oko, w odróżnieniu na przykład od łez emocjonalnych, które mają inne właściwości i chemiczne, i czasami fizyczne, i łez, które na przykład zalewają nam oczy, gdy coś nam do oka wpadnie. Pytanie trzecie. Dlaczego przemoczenie może sprzyjać zachorowaniu na przeziębienie albo grypę? No i tu, jeżeli taką frazę wklepie się w wyszukiwarkę internetową, to prawie na pewno wyląduje się na stronie, która twierdzi, że to jest oczywiście mit, i takie zjawisko w ogóle nie ma miejsca, nie ma żadnego związku pomiędzy przemoczeniem się, pomiędzy zimnymi stopami, pomiędzy mokrą głową i wychodzeniem na dwór, a zachorowaniem na grypę, a przeziębieniem.
Udowodniono to nawet naukowo. Otóż osoby izolowano w różnych warunkach. Jedni chodzili na przykład tylko z mokrą głową, inni chodzili z wyziębionymi stopami, a jeszcze inni na przykład normalnie funkcjonowali i koniec końców chorzy na grypę okazali się być tylko ci, którzy byli wystawieni na działanie patogenu, na działanie wirusa, czyli tacy, na których na przykład wcześniej nakichano. Czy to oznacza, że wyziębienie, że wychodzenie z mokrą głową, czy chodzenie w mokrych ubraniach, które rzeczywiście sprzyja wyziębieniu ze względu na różne zjawiska fizyczne, o których teraz nie będę opowiadał, czy takie wyziębienie nie sprzyjałoby zachorowaniu na grypę? No i okazuje się, że w osobnym badaniu, gdy pewnej grupie osób kazano trzymać stopy w zimnej wodzie przez 20 minut każdego dnia, odsetek zachorowań na grypę i przeziębienie był 4-krotnie większy niż w grupie, która w tym czasie miała na sobie zwykłe skarpetki, a cała reszta funkcjonowania w ciągu dnia miała pozostać normalna. Ewidentnie wskazuje to na jakiś związek i nawet podano jakiś prawdopodobny mechanizm, który może sprzyjać wystąpieniu zachorowań w momencie, kiedy jesteśmy generalnie wyziębieni. Nie musi być to koniecznie konsekwencja jakiegoś zmoknięcia, a potem wysychania na mrozie. Otóż chodzi o to, że w momencie, kiedy jest zimno, nasze naczynia krwionośne się kurczą, zwłaszcza te na górnych warstwach skóry, w błonach śluzowych, po to, aby minimalizować utratę ciepła. A kiedy naczynia są skurczone, to do tych warstw naszego ciała, do tych części naszego ciała dopływa mniej krwi. A kiedy dopływa tam mniej krwi, to dopływa tam również mniej białych krwinek, mniej elementów układu odpornościowego, które mają walczyć z wirusami, a przez to wirusy są tak jakby pod mniejszą kontrolą i mogą się odpowiednio namnożyć, odpowiednio oczywiście dla siebie, aby później zainfekować organizm i na nic już się zda taka bariera w postaci dopływu świeżych białych krwinek w momencie, gdy wirusów będzie bardzo dużo po powrocie do ciepłego pomieszczenia. Ale błędem byłoby utożsamianie na przykład zachorowań na grypę tylko z okresem zimowym, bo w rejonach świata, gdzie zimy nie ma, ale na przykład jest pora deszczowa, która jest ciepła, również na ten moment przypada szczyt zachorowań, przypadają te wszystkie epidemie chorób zakaźnych i najprawdopodobniej głównym czynnikiem, który jest tego przyczyną, jest to, że wtedy, podobnie jak u nas w zimie, rodziny, generalnie ludzie przebywają dużo wewnątrz pomieszczeń, a więc jest większa szansa, że kiedy kichniemy, to te nasze wydzieliny trafią na podatny grunt w postaci innego przedstawiciela naszego gatunku. Ale oczywiście na sam koniec trzeba sobie jasno powiedzieć, że od samego tylko chodzenia z mokrą głową albo wyziębienia nikt nigdy nie zachoruje. Trzeba być wystawionym na działanie patogenu, na działanie wirusa, na działanie bakterii, czegokolwiek, co mogłoby nas zainfekować, a dopiero to wyziębienie może osłabić, jeżeli zgodzimy się z tą hipotezą, z tą teorią przedstawioną przeze mnie przed chwilą, dopiero to wyziębienie może osłabić naszą pierwszą linię obrony, powiedzmy na błonach śluzowych. No i myślę, że na dziś wystarczy. Trzy pytania były, trzy odpowiedzi były, więc zachęcam Was do zadawania kolejnych pytań w komentarzach, odwiedźcie grupę na Facebooku, polubcie Naukowy Bełkot na Facebooku, zajrzyjcie do opisu filmu po więcej linków, gdzie można znaleźć Naukowy Bełkot w sieci. Nie wiem, nie będę Wam mówił, co macie robić ze swoim wolnym czasem. Na pewno ja już więcej Was nie będę w tym odcinku zajmował. Do zobaczenia, do usłyszenia.